Witam wszystkich pięknie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Z tej strony Lipa. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo istotnym temacie w świecie naszego sportu. Jak wiecie, we freestyle futbolu jest wiele trików. By freestylerzy mogli się połapać i przede wszystkim zrozumieć nasze ewolucje, to został stworzony międzynarodowy, unikalny schemat, jak poszczególne triki powinny się nazywać. Miewaliście czasem tak, że gdy słuchaliście innego freestylera, na przykład na początku waszej przygody, to mieliście wrażenie, że mówi wręcz w innym, bardzo dziwnym języku? Na przykład: siema stary, widziałeś jak Luka zrobił Achmul Matwa? Dość komicznie to musi wyglądać z perspektywy osoby trzeciej. Można powiedzieć, że jest to język znany tylko wśród freestylerów. I po to jesteśmy, byście wszystko zrozumieli. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nazewnictwie trików we freestyle football. Także pierwszym freestylerem był Around, który jako pierwszy zrobił dookoła świata i stąd nazwa Around the World. Wiedzieliście o tym? A tak serio, nazewnictwo trików jest bardzo ważne. Kto dzisiaj wyobrażałby sobie Abbasa, Skatwa czy Lebatwa, gdyby nazywały się inaczej? Trochę dziwne, co? Triki podzielę na nazewnictwo podstawowe, takie jak Knee-Stall, Head-Stall, Soul-Stall czy Shin-Stall, które w nazwie zawierają daną część ciała, przy pomocy której robimy dany trik. Bądź też jest to ogólnie przyjęta nazwa, jak w przypadku Around the World, Hop the World, Crossover czy Around the Moon. Ciekawą nazwą jest również Magellan, bo wiecie, on opłynął Ziemię jako pierwszy, albo Eclipse, czyli zaćmienie po angielsku. Drugą kategorią są triki, których jest większość. Zasada jest prosta. Jeśli wymyślisz i zrobisz trik jako pierwszy na świecie, to możesz go nazwać jak chcesz. Zdecydowana większość freestylerów nazywała triki od swojej ksywy, aby po prostu uwiecznić to, że to oni właśnie wykonali tę ewolucję jako pierwsi na globie. Najczęściej jest to po prostu ksywa bądź imię i potem końcówka atw. Dużo osób korzysta również przy nazewnictwie z końcówki trick, move lub motion. Przykładem będzie pierwszy trójkołowiec na świecie – Palle. Legendarny freestyler jako pierwszy obkrążył nogą trzykrotnie wokół piłki. Nazwał ten trick Palle Around the World. Stąd mamy patwa. Tyczy się to również unikalnych kombinacji no-touch, takich jak Skóra NT czy Emanuele NT. Topowi freestylerzy w swoich czasach, którzy wykorzystali już większość podstawowych nazw, no bo zrobili naprawdę dużo nowych, trudnych rzeczy, musieli wykazać się kreatywnością. Na przykład Paweł Skóra, który zrobił Skóra ATW, Skóra Move, Skóra Trick, Skóra NT, Skóra Motion, a jeden ze swoich trików nazwał Skurelan. Lub Luka, który nazwał swoją ewolucję Luka Swing. To było coś nowego. Warto tutaj wspomnieć również o trikach w połówkach, a także o Alternative, Reverse, Abbasach i Opposite. Tak nazwane przeze mnie połówki to połączenie jakiegoś triku z tatwem bądź matwem, w zależności czy trik kończy się kółkiem na zewnątrz czy do środka. Stąd właśnie mamy tak zwane 3,5 rewy, na przykład szmatwa, czyli połączenie szatwa i matwa. Czy 2,5 rewy, na przykład latwa, czyli połączonego latwa z tatwem. Z kolei htlatw to po prostu połączenie htatwa i latwa. No dobra, ale czym jest alternative? Alternative to nic innego jak jakiś trik, ale polegający na wybiciu piłki do góry z drugiej nogi niż zazwyczaj. Ciężko to wytłumaczyć, tutaj macie przebitki htatwa, na którego przykładzie postaram się to wam przekazać. Normalnie htatwa wykonujemy robiąc wysokie ATW i dokładając hopa. Skrót A przed htatwem to właśnie alternative. W tym przypadku wybijamy piłkę do góry z jednej nogi i robimy htatwa w powietrzu od drugiej nogi. Trochę masło maślane, ale myślę, że ogarniecie, o co chodzi. Triki alternative są praktycznie zawsze cięższe od tych zwykłych. Na przykład alatw. Amag.
apatw. Są niekiedy wyjątki od tej reguły, na przykład przy ersatwie, bo teoretycznie jest to alternatyw paletrik, ale Skóra nazwał go inaczej, ponieważ zrobił go jako pierwszy na świecie. Jednak nie do końca jest to odwrócony satw. Kolejna sprawa to reverse, czyli odwrotność. Jest to trik, w którym odwracamy wszystkie wyrobione w nim kółka w drugą stronę. Dobrym przykładem jest Magellan. Klasyczny jest po prostu out-in, reverse Magellan będzie in-out. Podobnie jest w wielu przypadkach. Abbas. Wielu z nas się spiera, czy Abbas i triki z nim związane to triki, czy już komba. Ale to już oddzielna dyskusja. Można połączyć na przykład Latwa i Aatwa i wyjdzie Latw. Bądź też Latw Abbas albo Abbas Latw. Tak samo może być z każdym trikiem i jest to akceptowalne, jednak sporne. I taka sama zależność jest, jeśli chodzi o beki lub lebatwy. Na przykład bek Eatw lub lebpatw. Opozyt. Również ciężko to wytłumaczyć. Widzicie teraz wykonane Amatw Abbas NT. Teraz zobaczcie Amatw Opposite Abbas NT. Jest różnica, co? Opposite jest wtedy, kiedy robimy kombinacje związane najczęściej z Abbasami NT na drugą nogę. Oczywiście nie zawsze trik musi się nazywać od przezwiska. Autor może go nazwać tak, jak tylko mu się podoba. Przykładem jest tutaj Dragon Ball Michryca, którego zrobił po raz pierwszy w Japonii, a że jest fanem kultowego anime Dragon Ball, to właśnie tak nazwał ten trik. Ale kurde, no jak to w ogóle brzmi? Zrobiłem Dragon Balla. Epicko. Osobiście jestem fanem tej nazwy. Są również takie ewenementy, jak wspomniany wcześniej Michryc, bądź Mikołaj, którzy zrobili niezliczoną ilość różnych unikalnych movesów. Jednak nawet ich nie nazywali, bo było tego po prostu za dużo. Żeby nie było, że gadam tylko o lowerze, nazewnictwo trików tyczy się również innych stylów. Stąd mamy właśnie popularnego Jordan Stola, Yosuke Stola w SD oraz na przykład Luki ATM w Aperze. Podsumowując, jeśli masz pewność, że zrobiłeś coś jako pierwszy na świecie, a o to w tych czasach naprawdę nie jest łatwo, nazwij trik jak tylko ci się podoba. To trochę nagroda za to, że było się właśnie tym pierwszym. Dobra, Justinki, to teraz dwie zagadki dla was. Jak to było z New Sheetem i kim był homie? Odpowiedzi napiszcie w komentarzu pod filmem. To by było na tyle, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Eldo.